Niech pani pisze. Zespół adwokacki Dyskrecja. A niech już pani lepiej pisze fiórem. Dyskrecja. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Szanowni państwo, sensacja. No. I od tego zaczynamy naszą audycję, bo jest tego warta. Tak, a nawet nie tylko warta, ale i wieprz, krzna, mała panę, witane, prawda? No. Nie byłem na tanio już ćwierć wieku. No. Czy nadal jest taka czysta jak kiedyś? No, 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 ale może wróćmy do tematu. No właśnie, szanowni państwo, sensacja. I od tego zaczynamy naszą audycję, bo jest tego warta. Otóż jesteśmy na najlepszej drodze jako państwo, aby zniwelować do zera dług publiczny, zasilić budżet kwotą, o jakiej moglibyśmy tylko śnić, i wyłożyć niebotyczną kasę na helikopter dla każdego. No, no, niedokładnie czytasz, nie, nie. Chodzi o to, aby zafundować wszystkim obywatelom kraju bezpłatne szczepienia przeciwko bakterii Helicobacter pyroli. Aha. No. Ale wszystko to z podatków... Helikopterem to troszeczkę przesadziłeś. Tak, tak. Ale wszystko to z podatków od zysków, z reklamy zaczynają się od słów, czy ma pan coś na zatoki? No właśnie. Czy ma pan coś na zatoki? No, sprzedaż licencji na tę reklamę zaowocowała bowiem na całym świecie niebywałymi przychodami branży stoczniowej. Mechanizm tego oczywiście jest stosunkowo prosty. No, więc... Bo w bogatych krajach, zwłaszcza tych, które leżą nad Zatoką Perską, Hudsona czy Meksykańską, klientowi po zadaniu pytania, czy ma pan coś na zatoki, oferuje się natychmiast, ze znacznym opustem, luksusowy jacht z pełnym wyposażeniem, niejednokrotnie z załogą zamustrowaną na kilka lat i dożywotnią refundacją opłat portowych. No oczywiście, no reklama, o której mówimy, jest naprawdę skuteczna. Portfele zamówień stoczni jachtowych pękają w szwach, a do nas płynie strumień pieniędzy z tantiem, od czego oczywiście agencje reklamowe odprowadzają podatki. Chodzi tu, proszę państwa, o potężne jachty, bo takie są przecież wymienione zatoki. Tak. Potężne są też w taki czy inny sposób państwa nad tymi zatokami leżące. Szczególnie Stany Zjednoczone, które teraz będziemy mogli poznać znacznie lepiej. Ogłaszamy bowiem wielki konkurs o nazwie Konus, poświęcony, jak sama nazwa wskazuje, znajomości USA. Nazwa może niezbyt szczęśliwa, ale za to nagrody. Ho, ho, proszę państwa, nie ma żartów. Tak, ho, ho. Dziś w konkursie Konus pierwsze i jedyne pytanie. Proszę więc słuchać uważnie, bo taka szansa się więcej nie powtórzy. Czytam pytanie. Tak. Za ile kadencji prezydenckich w USA zostaną zniesione wizy do tego kraju dla Polaków? No, poprawne odpowiedzi nagrodzimy nagrodami, że ho, ho, ho. Oczywiście, no. Proszę państwa, w konkursie mogą brać udział osoby wyłącznie młode. Tak. Rokujące nadzieje na doczekanie rozstrzygnięcia tego konkursu. A nagrody, proszę państwa, powtórzę jeszcze raz. Ho, 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 tak. A tymczasem czekamy, czy nasza delegacja wróci z USA z tarczą, czy na tarczy. Oczywiście antyrakietowej. Ho, ho, ho. On wszystko ma, fortunę i psa, przepiękną willę z salonem dla gości, dwie fermy, kury i zdrowie jak tur. Lecz nie ma szczęścia, nie ma szczęścia do miłości. W nauce też on nie jest głąb, wynalazł silnik o kosmicznej pojemności, Nobel tuż, tuż, bukiet róż. Co z tego, kiedy nie ma szczęścia do miłości? Bo miłość to ho, 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 ho. Krążą planety, pocą się ręce. Bo miłość to ho, 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 ho. Ho, 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 ho. I jeszcze więcej. Bo miłość to ho, 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 ho. Krążą planety, pocą się ręce. Bo miłość to ho, 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 ho. Ho, 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 ho. I jeszcze więcej. Ma wieczny fart, siada do kart, w skarpetkach puszcza miliarderów dwóch z Otwocka. Potem bez trosk idzie pod kiosk i od niechcenia trafia szóstkę w totolotka. Piękny jak kalif, ma dwie stacje paliw, czasem w haremie puści milion złotych w kości. Ma cztery żony, dwie kochanki, czapkę, szalik. Lecz nie ma szczęścia, nie ma szczęścia do miłości. Bo miłość to ho, 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 ho. Krążą planety, pocą się ręce. Bo miłość to ho, 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 ho. Ho, 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 ho. I jeszcze więcej. Bo miłość to ho, 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 ho. Krążą planety, pocą się ręce. Bo miłość to ho, 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 ho. Ho, 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 ho. I jeszcze więcej. Zaś pewien brodacz, prosty rowów kopacz,
częściowo piękny, choćby z rzębów z przodu. Jemu te klocki żaden nie dorówna. Kopityl gną do niak, muchy do miodu. Jeden po ciemku nurza się w występku, drugi nie pije, umartwia się i pości. Lecz w gruncie rzeczy to nie ma nic do rzeczy. Kto ma lub nie ma szczęścia do miłości. Bo miłość to ho, 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 ho. Krążą planety, pozną się ręce. Bo miłość to ho, 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 ho. Ho, 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 ho. I jeszcze więcej. Bo miłość to ho, 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 ho. Krążą planety, pocą się ręce, bo miłość to ho, 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 ho. Ho, 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 i jeszcze więcej. Bo miłość to ho, 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 ho. Krążą planety, pocą się ręce, bo miłość to ho, 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 ho. Ho, 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 jeszcze więcej, bo miłość to ho, 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 ho. Krążą planety, pocą się ręce, bo miłość to ho, 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 ho. Ho, 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 jeszcze no proszę, 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 no. Dzień dobry, czy to zespół Adwokacki Dyskrecja? Dzień dobry bardzo, no zapraszam panią, o jaka pani duża taka jakaś taka. Dobrze, no, dobrze, no. Ja to jestem schowana, wie pan, za woalką, bo mogę trochę wirusować, nauczycielka, no. Jestem i coś w szkole złapałam. No, rozumiem, kogoś mi pani przypomina, ale, nie, nie, nie. Ale o co chodzi? No, nauczycielki rzadko sięgają po porady prawników, wie pani tak, więc, ja wyjaśnię, ja jestem magister propedeutyki i jako przedstawicielka tego właśnie zawodu nauczyciela chciałam zabrać głos w sprawie tych nowych programów szkolnych, co teraz właśnie pokazali. Chodzi o to wprowadzenie stosunku do życia, znaczy w życie stosunku do... Spokojnie, 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 to są na razie propozycje ministerstwa w zreformowanych gimnazjach. No dobrze, także... właśnie, dlaczego pro? Dlaczego no, pro? Proszę pana, skoro większość środowiska jest anty, znaczy przeciw. No. Ale sytuacja się poprawi, jak ciało zostanie przeszkolone. Co? No. Oczywiście pedagogiczne ciało, no. Wie pan. No właśnie, pani, właśnie, także... panie mecenasie, ale no. to już jest stara sprawa, bo cała oświata parę razy dała ciała. Proszę pana, poprzednia reforma była 17 lat temu. Nauczycielki do wprowadzenia tych nowych przedmiotów brało się z łapanki. No. A niektóre to nawet do dziś, do wstyd nie pozwala im zajrzeć do podręcznika wiedzy o seksie. Ja mówię w ogóle. Proszę pani, początki zawsze są trudne, no zwłaszcza przy wprowadzaniu do stosunku propedeutyki, do życia w rodzinie. Widzi pan, jakie to trudne jest, proszę pana, a stosunek w rodzinie i do rodziny, bardzo interesujące zagadnienia to są, nie tylko dla młodzieży. Tak, tak. On nie przez 40 lat musiał wystarczyć bocian, no. Czy to jest w porządku? No ja właśnie jestem, właśnie, jak to było, proszę pana, nikt nie wiedział, jak to się naprawdę robi, a dzieci się rodziły. Wyż normalnie demograficznyśmy mieli. Jak ulęgałki, no. No, a teraz co? Ja nie wiem, może tym Polakom to opada, to jak to się mówi? Alibi? Nie. Libido. I właśnie po to reforma oświaty, no żeby już w podstawówce dzieci uczyły się tej propedeutyki stosunku. Ale panie mecenasie, pan nie rozumie istoty problemu. Przecież dzieci w drugiej klasie gimnazjum lub w ósmej klasie szkoły podstawowej to są te same dzieci w tym samym wieku, prawda? No to więc o co pani chodzi? No, o nauczycielki chodzi. No, przecież dzieci i tak dojrzeją do tego do tych spraw, prawda? No. A my, nauczycielki, proszę pana, bez fachowej pomocy, my nie nadążamy, proszę pana. My, samotne nauczycielki, jesteśmy mimo wszystko gotowe poświęcić się w imię tego przyrostu. No to znaczy co, młodzież wprowadzić? My, żeby wprowadzić życie w przyrost jesteśmy gotowe się poświęcić. Ja, proszę pana, 40 lat jeżdżę na wycieczki z młodzieżą i nic. A co miało być? Kurde, XX wiek, proszę pana, XXI, nawet kolejna reforma, niechże się to wygooglują gówniarze, jak nie wiedzą. Co? Pan Jacek, gdzie pan jest? Pan Jacku, niech pani wstanie, bo słyszę głos, chyba pani usiadła na kimś.
To ja, jestem, no tylko że w kamuflażu, no. Panie Jacku, co to jest? No dlaczego się pan przebrał za nauczycielkę, no? No właśnie za nauczycielkę się przebrałem, bo ja właśnie byłem proszony, żeby w imieniu środowiska samotnych nauczycielek polskich zaapelować do twórców reformy oświaty o pomoc fachową. O. No wie pani, wie pan, no. Akurat minister oświaty to kobieta. No właśnie. Premier no. Także, a tu by się przydało paru zdrowych, silnych, młodych... Parę tysięcy. Mężczyzn, chłopów, no. Mam propozycję, może by nauczycielki zaczęły współpracę z tworzonymi oddziałami obrony terytorialnej i kraju, wie pan. Myśli pan, że to dobry pomysł? No, za mundurem panny sznurem, no. Statystyka podaje, że 30% mężczyzn, pierwsze kontakty, te, o których mówimy... Erotyczne. No, miało pod prysznicę, To może to jest dobre, erotyczne kontakty. No, a co zresztą? No, pozostałe 70% nigdy nie było w wojsku, także... To lecę. Lecę przekazać koleżankom. No, powodzenia. Ale tam proszę, zapłata gotówecka, panie Jacku. Gdy mnie rzuciłaś dla rudego giętka, ciążyło serce me jak beret po deszczu. Czułem się wtedy jak dziurawa wdętka, jak przypalony krokiet z jaj w barze mlecznym. Nie rozgadując się, a mówiąc ogólnie, czułem się wtedy nieszczególnie. Moje serce wciąż nazywa ciebie Zuzu. Ono na dnie czegoś pragnie, ono tchnie. Moje serce przypomina kopczyk gruzu. Moje serce, ono wie, czego chce. Gdy twoje imię wypowiada czyjaś krytyka, to jest dla mnie jak radosny komunikat. Moje serce czuje wtedy trochę luzu. Moje serce wciąż nazywa ciebie Zuzu. Gdy mi cię zabrał młody działacz Lolo, obce się stało dla mnie słowo wiosna. Czułem się jakby dwunożny nekrolog, jak starty trabant lub rozdarta sosna. Nie kłamię tu i niech to jest rozmowa szczera. Czułem się wtedy jak ten Samson u fryzjera. Moje serce wciąż nazywa ciebie Zuzu. Ono na dnie czegoś pragnie, ono tchnie. Moje serce przypomina kopczyk gruzu. Moje serce, ono wie, czego chce. Gdy twoje imię wypowiada czyjaś grytyka, to jest dla mnie jak radosny komunikat. Moje serce czuje wtedy trochę luzu. Moje serce wciąż nazywa ciebie Zuzu. Zuzu. Bezstronny, acz niejednostronny przegląd stron internetowych. Tak, zacznijmy od sportu i własnego radiowego podwórka. Tak, tego się można było spodziewać. Mamy zmiany w ramówce. No właśnie, przy zespole adwokackim Dyskrecja powstała specjalna sekcja sportowa, której zadaniem będzie relacjonowanie wyłącznie porażek naszych drużyn w różnych dyscyplinach. Szczególnie w Eurolidze, tam Liga Mistrzów, choć nie tylko. Tak, audycja będzie nosić nazwę Z mikrofonem po bojowiskach. Zapraszamy na najbliższe mecze. No właśnie. Tu mamy portal... kryminalny. Ale właśnie. Na oryginalny pomysł wpadł pewien rabuś bankowy, który napadł z bronią na jeden z banków w dużym mieście wojewódzkim. Otóż mimo schwytania go i nieodnalezienia do tej pory całkiem pokaźnego łupu, przestępca ten najpewniej uniknie kary za swój czyn dzięki temu, że po wtargnięciu do hali kasowej zaczął krzyczeć: to nie jest napad, to nie jest napad. No. Mimo to personel, widząc wycelowaną broń, naładował do pełna podane worki, po czym rabuś zdołał ujść pogoni, krzycząc przez cały czas: to nie jest napad, to nie jest napad. Tak, obrońcy jak i sam oskarżony są dobre myśli przed rozpoczynającym się w tych dniach procesem. Zwykle informujemy państwa o wyrokach, jakie zapadają w takich sprawach, ale ponieważ to nie był napad, tym razem tego nie zrobimy. No właśnie, tak. Jeżeli odnieśliście państwo wrażenie, że informując o takich błahych i pospolitych zdarzeniach chcemy zapomnieć o tym, co dla nas ważne, to jesteście, panie i panowie, w błędzie.
Tak, ponieważ nie do końca będziemy tu hołdować medialnej metodologii prezentacji rzeczywistości, która zakłada przesłanianie rzeczy istotnych dla społeczeństwa za pomocą rastra nic nieznaczących fragmentarycznych relacji, doniesień, pseudoanaliz i wyreżyserowanych konfliktów. Tak, no. Zadajemy dziś pytanie fundamentalne, rzec można, pytanie tysiąclecia i udzielamy na nie nie mniej fundamentalnej odpowiedzi. A nawet tysiąclecia plus 50. Oczywiście. A pytanie jest w zasadzie proste. Dlaczego nikt nie chce rządzić Polską tak, aby doprowadzić do zgody narodowej? No, a odpowiedź jaka jest? Bo rządzący wiedzą, że to niemożliwe. I gdyby się to im przypadkiem udało, zostaliby oskarżeni o czary. No, czego należy się bać? Bo w końcu to na naszej ziemi spalono ostatnią europejską czarownicę. I to nie tak dawno, bo 205 lat temu. Och, brud. To samo spektatorom od braw spuchną ręce, choć zapomną o wszystkim za bramą. Pora zmyć już twarzy makijaże, kostium klauna rzucić gdzieś do kąta. Już przymyka świetliste powieki, dzień złocisty jak trąbka Armstronga. Bo na razie mija dzień. Dziś już nowe nie otworzą się przestrzenie. Przez ulicę pójdzie z nami wierny cień. W kabarecie nieskończone, jeszcze nieskończone przedstawienie. Bo na razie mija dzień. Dziś nie przyniósł oczekiwań ponad miarę. Może przyśni nam się zwariowany sen. Sen jak życie. No bo życie to kabaret. Zanim się położysz, wypij kawę, może trochę z Bogiem porozmawiam. Chlebem przecież samym nie wyżyjesz, choć raz w roku wszakże jest karnawał. Zanim uśniesz, zapal papierosa, choć bohaterowie są zmęczeni. Może jutro znajdziesz trochę siły, by sen spełnić o wielkości i nadziei. A na razie mija dzień. Dziś już nowe nie otworzą się przestrzenie. Przez ulicę pójdzie z nami zwiewny dzień. W kabarecie nieskończone, jeszcze nieskończone przedstawienie. Bo na razie mija dzień. Dziś nie przyniósł oczekiwań ponad miarę. I to by było na tyle. W audycji wykorzystano piosenki z tekstami m.in. Andrzeja Błaszczyka, a udział wzięli Kasia Meca, Bronisław Opałko, Jacek Łapot oraz Zdzisław Zeman i Zbyszek Malecki. Do widzenia Państwu. Do widzenia bardzo. Powiedz mi tak poza anteną. No tak, tak.
Dlaczego mój komentarz, który przedstawiłem u arbitra, uznałeś za jednostronny? Przecież wziąłem w nim pod uwagę także twoje stanowisko. No uznałem go za jednostronny, bo się mieścił na jednej stronie. No to proste chyba, nie? Aha. No. Audycja nie zawierała...